Cześć, witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj, jak widzicie, mam przed sobą wypisane koszty odchowu i tuczu jałówek, opasów. Czyli zgodnie z tym, co tam obiecałem, że po sprzedaży będzie taki vlog z podsumowania. Postaram się, wypisałem sobie w punktach, już mam podliczone wszystko. Postaram się, żeby to nie trwało zbyt długo, żebyście po prostu wytrwali do końca. Sorki, więc tak szybko omówię poszczególne podpunkty, które razem zbilansowały się na koszty odchowu. A więc tak, zakup cieląt 9 sztuk 8600, preparaty mlekozastępcze 24 worki po 125 zł, Sano Milsan wyszło 3000, musli również Sano 9 worków po 55 zł, 495 zł, siano kiszonka łącznie przez cały okres 46 bel po 60 zł. Tu przyjąłem, czy to słoma, czy siano kiszonka, czy kiszonka z kukurydzy, to po prostu jakby cenę tony, czy poszczególnej beli przyjąłem koszt jej wyprodukowania po prostu, tak? Czyli nie powiedzmy cena w obrocie, tylko koszty, jakie ja ponoszę w związku z wyprodukowaniem. No i siano kiszonka 46 bel po 60 zł, to jest 2760, wysłodki 42 tony. Zresztą nie będę czytał każdej ceny, bo tu widzicie, wypisane jest kiszonka z kukurydzy 36 ton, wysłodki 42 tony. Możecie zauważyć, że głównie jeśli chodzi o pasze objętościowe, to dawka była oparta o wysłodki, dlatego że mam tutaj dostęp do wysłodków i są one najtańszą opcją w moim przypadku. No i tutaj podkreśliłem i dałem wykrzyknik przy paszach treściwych, łącznie 8,5 tony po 1300 zł, to są już, liczyłem pasze na gotowo, ze wszystkimi dodatkami, z kwaśnym węglanem, z kredą i tak dalej, z premiksami, a także ze zużyciem energii elektrycznej potrzebnej na wyprodukowanie, czyli na śrutowanie, mieszanie tej paszy. To zobaczcie, to stanowi duży koszt, bo ponad 11 tysięcy sama pasza treściwa. Dalej słoma, wychodzi mi, że 124 bele zużyłem, po 10 zł, no to koszt owinięcia, zwiezienia, ustawienia w stóg, potem przywiezienia, no oczywiście prasowania. Woda 66 decymetrów sześciennych, po 3,20, czyli tam ponad 200 zł. Energia elektryczna, no w tym wypadku akurat nieduży tutaj wyszedł koszt, bo około 400 zł. Opieka weterynaryjna, tutaj nie było większych problemów ze stadem. Kilka jałówek miało podany Floron i Comforion ze względu na zapalenie górnych dróg oddechowych i dwie chyba miały problemy z biegunką jako cielęta, także 300 zł. Usuwanie obornika, no to liczę tylko koszty paliwa, już nie liczę amortyzacji sprzętu, 14 razy z wywozem na pryzmę to około 10 litrów, to takie minimum myślę, no i jakieś usterki, bieżące remonty, czyli tam a to jakiś zawias pęk. Wiadomo, no zawsze coś tam się stanie, a to gdzieś blachę trzeba jakąś poprawić, około 300 zł. Łącznie daje nam to sumę 35 745 zł. I teraz, tak jak obiecywałem, pokażę Wam fakturę z zakrytymi danymi zarówno moimi, jak i kupującego. Ale zerknijcie sobie, faktura z 19 listopada, numer faktury, no i bydło. Pierwszy podpunkt to jest jałówka ta mała, która miała zostać, ale jednak poszła, bo okazało się, że ona ma 22 miesiące, myślałem, że ona jest młodsza, no i praktycznie byłby z nią tylko problem, już poszły wszystkie. No ona ważyła, widzicie, na czysto jedyne 368 kg, po 6,20 netto, no i reszta, ona była osobno zważona, reszta była na razem ważona wszystko, cały samochód tarowany, potem ważony, no i te 8 sztuk ważyło 4,350, po 7,30 netto. Jestem rolnikiem ryczałtowym, więc to kupujący mi wystawiał fakturę, faktura RR, 7% VAT-u. Jak widzicie, łącznie kwota, jaką uzyskam, bo jeszcze nie dostałem, to będzie 36 419 zł i 16 groszy przy kosztach 35 745 zł, tak? Czyli szybko licząc, zostaje jakieś 270 zł zysku. Tylko powtarzam, to jest moja jakby subiektywna ocena, mój sposób liczenia i moje koszty. Oczywiście zapytacie, jałówki średnio mają 22 miesiące, dlaczego nie trzymam ich dłużej? Z prostej przyczyny potrzebuję miejsca, bo mam następną grupę 8 jałówek, które no, nadrastają, mają po 10 miesięcy i trzeba już je też tam do tego końca, do tej wiaty wpuścić. No i tak mówię, towar wyglądał znacznie lepiej w końcu. Znaczy towar był dobry, z tym, że wydawało się, że więcej waży, o powiem tak.
No ale po zważeniu, po sterowaniu samochodu, potem po zważeniu wyszło, że były dwie takie duże jałówki, reszta była mniejsza. Większość około 550 ważyła, no i dlatego takie wagi. No jedna ta mała, no to tam wiadomo, nawet jej nie ma co liczyć. Także powiem tak, jeżeli są jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Jeśli, nie wiem, macie zapytania, jak co liczyłem, bądź dlaczego tak, a nie inaczej, no to piszcie, nie ma nic tutaj do ukrycia. No i tyle, trzymajcie się i do następnego, cześć.